Cześć, witamy Was w 8 odcinku drugiego sezonu Waszego ulubionego podcastu Neurofreaky. Mówią do Was Wasi ulubieni terapeuci, neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak emocje mogą zrobić z nas dzbana. Tak, znaczy, to jest mega ciekawy temat. Jakby myślę, że powiemy sobie troszeczkę o naszej genezie, jakby zainteresowania się tym zagadnieniem, bo u mnie jest ona taka mocno rozległa na przestrzeni ostatnich lat. I powiem, dlaczego my jako terapeuci, neuroterapeuci, osoby, które kojarzone są raczej z pracą manualną, z problemami narządu ruchu, w ogóle mówimy na temat emocji i o co to w ogóle chodzi. No i te emocje, jakby to też ciężko powiedzieć, no nie, bo na przykład mówiliśmy w kontekście na przykład jedzenia, no to wiadomo, że jedzenie może być złe albo dobre, tak? Najczęściej, a emocje, nie wiem, czy one mogą być złe albo dobre, one powinny być złe albo dobre. No właśnie, one raczej nie są ani dobre, ani złe. Tak, ale może jak napięcie emocjonalne, czyli po prostu my wiemy o tym, że nasze ciało ma takie możliwości kumulowania jakby emocji, co obserwujemy w ogóle, jest dużo fajnych badań, może opowiemy sobie o tym też trochę, gdzieś tam kumulują się w naszym ciele i przez to mamy różne problemy, które czasami mogłoby się wydawać, że są takimi prozaicznymi problemami typu ból barku, ból lędźwia, okazuje się, że po prostu jest to jakiś rodzaj stresu emocjonalnego. Dokładnie, czyli raczej takie sytuacje, kiedy może nie tyle mamy jakieś negatywne emocje, no bo tutaj właśnie ja też tak raczej unikam takiego stwierdzenia, że jakaś emocja jest negatywna albo pozytywna, no po prostu jest jaka jest, nie? Bo my to odczuwamy, ale czasami robimy takie z tymi emocjami dziwne rzeczy. Albo się z nimi za mocno utożsamiamy, albo je po prostu wypieramy i gdzieś tam zamiatamy pod dywan i staramy się od nich za wszelką cenę odciąć. Albo tak bardzo mocno rozgraniczamy, że tu jest moje ciało, a tutaj są moje emocje i to w ogóle jest jakieś nie takie... Nie powinien mieć wpływu, muszę się od nich odciąć i mną targać, szarpać i w sumie dobrze podejmował tylko i wyłącznie decyzje poprzez kalkulacje i racjonalne myślenie. Co się okazuje, że... Nie istnieje w przyrodzie. Wiesz co, obawiam się, że są takie sytuacje, że istnieje, no, ale na pewno tak. Jakby nie jest to dobre. Jakby w konsekwencji jakby czasu okazuje się, że no to życie jest takie trochę smutne, jest pozbawione, no nie można żyć na podstawie Excela i tak dalej, on się może przydawać do funkcjonowania, ale jednak w życiu chodzi troszeczkę o coś innego. I może zacznijmy sobie tak po kolei. Jakby dlaczego my w ogóle jako osoby, powiedzmy, pracujące z ciałem, mówimy i wypowiadamy się na temat emocji. Bo to jest, myślę, że coś, co wiele osób bardzo zainteresuje i prawdopodobnie już wiecie, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, my jesteśmy osobami, które bardzo mocno w swojej praktyce klientowej opierają się na kinezjologii. Różnej, stosowanej, energetycznej, teraz w ogóle jakieś dziwne miejsca wchodzimy w tej kinezjologii, ale ona jest i on opiera się na, to już mówiliśmy, był nawet jeden odcinek poświęcony temu zagadnieniu, na zasadzie takiego trójkąta zdrowia. Dokładnie. Czy tam triady zdrowia. I tam właśnie ten bok, jeden bok tego trójkąta, to są właśnie tak zwany mental, czyli emocje, psychika, stres emocjonalny i tak dalej. I jest to dla nas mega super ważne, tak samo ważne jak problemy ciała, albo problemy związane z chemią, tak? Czyli gdzieś tam trawienie, metabolizm i tak dalej. I niestety tego się specjalnie nie da rozdzielić. Tak. Dla pacjentów też to jest trochę problem, bo oni by chcieli rozdzielić. My chcielibyśmy rozdzielić, ale się okazuje, że tego się nie da rozdzielić. I co ciekawe, w ogóle tych problemów emocjonalnych jest strasznie dużo. Bo ja tak sobie ostatnio o tym rozkminiałem. Jak my jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić ze strukturą. Jak jest problem ze strukturą, to wiadomo, tak, to trzeba ćwiczyć, trzeba rozciągnąć, trzeba porolować. Czy coś, nie? Tak, gdzieś nawet praca pod kątem struktury z blizną i tak dalej, to jest spoko. Ludzie to wiedzą, kumają. Każdy praktycznie jakbyś zadał mu powiedzmy pytanie, co zrobi, kiedy coś tam, to on jeśli chodzi o strukturę, coś ci fajnego powie. Chemia też nie jest specjalnym problemem. Dobrze, wiedzą, trzeba się, coraz więcej osób mówi, ok, żywienie jest ważne, może suplementacja. Albo nawet jak dostaną jakieś leki, tak. No to wiadomo, no ok, wiadomo. To jest spoko. To wiadomo, że my na zasadzie jakby już wiemy, co zrobić, tak? Na przykład jak ludzie też mają gdzieś powiedzmy jakieś takie zaburzenia typu wisceralne, no to tam jakieś zdęcia, zaparcia, refluks, no wiadomo, trzeba dietę zmienić, pokombinować, może za dużo gdzieś tam białka gdzieś spożywa, może za bardzo te produkty były przetworzone, to jest proste. Wszyscy wiedzą, są dietetycy,
zajmują się o tym. Pójść do dotyka nie jest specjalnie niczym złym, można iść i to ani jest traumatyczne. Fajne. Ani traumatyczne. No. Tak samo jak ze strukturą, pójście do fizjoterapeuty, pójście do trenera, pójście do masażysty, jest spoko. Jest spoko. To jest każdy. Możesz toleruje... przy rodzinnym obiedzie o tym wspomnieć, tak. Że chodzisz do fizjoterapeuty. Natomiast, albo do dietetyka. Jeśli chodzi o emocje, to jest tak, po pierwsze, jeżeli mam jakieś problemy emocjonalne, to czy my wiemy, co z tym zrobić? Zero. Jakby nikt nas tego nie uczy. Nie? Zobaczę pytanie jakby, gdzie to się w ogóle mogłoby pojawić? W systemie nauczania albo w ogóle gdzieś tam w systemie dorastania, bo jakby problemy emocjonalne, dopóki nie trafisz do psychoterapeuty, ewentualnie do dobrego psychologa, może do jakiegoś wybitnego psychiatry, który wiesz, jakby rzeczywiście ma jakby. Nie storpeduje cię od razu lekami. To uczysz się, tak? Ale często nie. Nie uczy się tego, bo nie wiesz w ogóle, gdzie tego szukać, gdzie o tym poczytać, kto ci może o tym powiedzieć. I wybranie się do osoby, która zajmuje się emocjami, jest to przede wszystkim psychoterapeuta głównie, no i czy tam wszystkie tam zawody psycho, no to jak jeszcze, teraz już jest lepiej, on jest jakoś tam tolerowany. Ale tak 20 lat temu? Nawet 20 lat temu, wiesz co, powiem ci, że na przykład jak... 5 lat temu. Tak, gdzieś tam zaczynaliśmy w ogóle takie prace w prawnym gabinecie. Powiedzmy, to było, dzisiaj patrzyłem, kiedy założyłem firmę, to było 7 lat temu dokładnie. I tam komuś zasugerował, że pójść do psychoterapeuty, to jest dobry pomysł, to pewnie nie byłoby to specjalnie miłe dla niego i być może by się obraził, może by nie wrócił, może coś tam. Wyparłby to i tak dalej. Byłaby taka dziwna atmosfera w gabinecie. Ale teraz, jak komuś sugerujesz, to jest to nawet okej. Okay. Oczywiście fajnie, jak sugerujesz coś konkretnego, tak? Bo niestety, co się spotykamy w ogóle w komentarzach pod naszymi filmami, że jak fizjoterapeuci sugerują pójść do psychoterapeuty, to znaczy, że nie mają pomysłu. Okej. Bo są takie sytuacje, wiesz, nie radzisz sobie, bo tam robisz masaże, treningi, nie idzie ci coś, no to mówię, na psychika. To do psychoterapeuty. Nie do końca tak jest, ale na przykład jak wyślesz pacjenta z konkretną rzeczą, że może by fajnie było przegadać jakiś tam obszar i tak dalej, bo te emocje gdzieś tam od dziecka, tutaj. Widzi pan, że ten problem, który pan tu mnie zgłosił się, to on jest jego nasilenie tam rok temu, ale on się ciągnął latami. W takim razie musimy szukać czegoś, co było wcześniej. Jeśli okazuje się, że na przykład, nie wiem, wcześniej no, miał jakieś traumy, problemy w dzieciństwie i tak dalej, co niektórzy mówią, że... gdzieś tak somatyzować, tak? Tak, coś się somatyzowało. Ostatni pacjentka powiedziała, że wie pan co, ja to nawet wierzę, że problemy z dzieciństwem się przekładają. Mówię, w ogóle nie jest kwestia wiary. Po prostu... No, po prostu tak jest. Po prostu tak jest, no i chcąc, nie chcąc, tak dorastamy i często jak to nie jesteśmy w stanie przepracować tego, no to widzicie, wychodzi na wierzch. I naprawdę jak... kiedyś gadam sobie z Kubą Stępnikiem, to jest taki pan, być może kojarzycie tego pana, to jest taki pan, który gdzieś tam specjalizuje się w pracy z emocjami, jest osteopatą i się tym zagadnieniem zajmuje. To tak byś pytał, mówię, słuchaj, Kuba, jakby, jaki mniej więcej według ciebie jest procent tych pacjentów psychosomatycznych? On tak, ja wiem, z 90. Ja tak mówię, nie, przesadzę, no nie? A potem się okazuje, że może to nie są jakieś takie rzeczy, że emocje są kluczowe i trzeba tam wołkować. Ale one jednak towarzyszą bardzo różnym problemom, no, nie? Bardzo mocno i w większości przypadków przydałoby się. No oczywiście, tak. Ja myślę, że to zwłaszcza ci pacjenci, którzy mają takie problemy chroniczne. Nie? Jak to długo trwa, to... Albo jeśli początek problemu jest taki dosyć gwałtowny, to no ciężko to jest jakby jedno od drugiego oddzielić, no bo ból zazwyczaj generuje w nas jakieś cierpienie, nie? Bo to już jakby cierpienie to jest taki ból, który już jest nacechowany emocjonalnie. No więc jeśli pojawia nam się na przykład problem, bo nie wiem, złamałem nogę, no i w związku z tym, no nie wiem, dużej ilości rzeczy teraz nie mogę robić, które powiedzmy robię. Ktoś nie wiem, biega, no i nagle złamał nogę, no to no już jest mu po prostu przykro z tego powodu, ale może jeszcze do tego dochodzi, że kurczę, tam w pracy jest jakoś niepewnie, nie? I teraz może w związku z tym będę miał jakieś nieprzyjemności, więc o tym może nawet nie zawsze myśli się w tej warstwie takiej świadomej, bo to można gdzieś tam sobie zrzucić trochę niżej, tak powiem, dobra, jakoś to będzie, ale tak naprawdę wewnątrz się to gdzieś tam trawi. No i to jest jakby jedna rzecz, a druga jest taka, że jeśli to jest naprawdę takie chroniczne, długo trwa, to tak sobie myślimy, kurde, coś mi się zepsuło. I to się już tak fest zepsuło, bo ja już to mam rok, dwa, trzy lata, szukam pomocy, za bardzo nic mi nie pomaga, nie? No to już jest coś takiego, co emocjonalnie chyba mocno nakręca, więc te emocje, tak jak mówiłeś, one chyba nie zawsze będą kluczowe, takie, że to emocje spowodowały jakiś problem, ale one są silnie powiązane z tym jakby jednym tematem, nawet jeśli on jakby swój początek miał gdzieś tam w strukturze, bo to na przykład było złamanie. Albo biochemii, no bo może to jest po prostu jakiś, nie wiem, problem z wątrobą, no i nagle się pojawia jakieś tam, nie wiem, no zakażenie, cokolwiek. No i to się później długo ciągnie.
No i pozostawia ten taki ślad niefajny. Tak, wiesz co, jakby tutaj fajną rzecz wspomniałeś, dlatego że jakby ja od nie jakoś specjalnie długiego czasu, ale jakby miałem takie rozkminy emocjonalne. Może myślę, że jakby nasza geneza, jakby dlaczego się tym tematem zajmujemy, jest fajna, bo ja zawsze na przykład chciałem być kolesiem takim od trzech struktur. To byłoby spoko, wiesz, jakby proste rzeczy, przychodzą się pacjenci z bólem stawu, ty im tam tak naprawdę, wiesz, jakby pracujesz sobie z tym stawem, terapia manualna, masz na boki i tak dalej i jest super, a mi się okazało, że no nie do końca, jakby coś nie idzie. A to byłby taki easy job, nie? To był easy job, ale to do końca nie szło, no nie? I potem się okazało, że dobra, jakby temat, jakby żywienie jest ważny, więc tak, ale to się okazuje, no dobra, fajnie, ale nie jeden ten trójkąt ma trzy boki, a nie dwa. I tymi emocjami też jakoś tam się trzeba zająć, no. Tak, i ja pamiętam, że jakby ten temat emocji to gdzieś tam chodził, tak powoli próbowałem sobie jakby różnych metod, bo tych metod terapeutycznych pod kątem jakby takiej terapeutycznej pracy z emocjami jest sporo. No tak, i my tak nawet nie trafialiśmy. Chyba na niektórych szkoleniach gdzieś tam coś było trochę liźnięte. Tak, no bo to był liźnięte, taki temat, że na początku gdzieś się w ogóle, ja na takie pierwsze gdzieś tam jakby spotkanie, to miałem w ogóle chyba tak przypadkowo, że kiedyś pracowałem w ogóle z jakąś pacjentką. I w ogóle, wiesz, jak to mówisz, easy job, praca z strukturką, ja sobie tam pracuję, wiesz, z mosteczkiem, w ogóle cacy, wszystko, klatka, on to jakiś problem z barkiem miała. Ona mi po prostu, wiesz, wybuch, tutaj płacz, łzy i tak dalej, mówię, ej, co to się w ogóle wydarzyło, no nie? To było jakieś tam 80 lat temu, mówię. Coś spartoliłem. Nie, wiesz, pytam się, co się stało, no jak wiedziałem, wiesz, lekka praca i tak dalej, mówi, że nie wie, po prostu jakoś tak się przypomniał różne rzeczy i po prostu jakoś tak się rozkleiła i mówi, że to w ogóle niepodobne i tak dalej. Mówię, ciekawe, no nie? No i potem się okazało, że gdzieś tam ta praca z tkanką łączną ma taki czasami jakby... Emocjonalny wydźwięk. Wydźwięk, także coś tam uwalniasz, no nie? Jakby w tym ciele coś jest zapisanego i coś tam uwalniasz, no nie? I to wychodzi z pacjenta tego różnie. Wybuch śmiechu, płaczu, jakieś drżenia delikatne i tak dalej. Więc mówię, dobra, i już się pojawiają jakieś takie elementy, że po prostu zwykła praca typu rozluźnianie się, bo będziemy masażem na boki w jakichś takich miejscach kluczowych, dawała takie emocjonalne właśnie gdzieś tam wydźwięki. Później oczywiście okazało się, że fajnie, ale to trochę mało, no nie? No i na przykład to akurat byliśmy też razem tam, bo ty dość mocno się wcześniej, nie wiem czy znacie jak Maćka z tej strony, ale on się bardzo mocno interesował terapią czaszkokrzyżową. No tak, tak. Więc chyba ze dwa lata to tam... Dużo pracować nad terapią. Głównie no, czaszkokrzyżową. No. I ja mówię, kurde, to okej, okay, to jest jakiś, on jest uważana za takie fajne narzędzie osteopatyczne do właśnie pracy takiej subtelnej, delikatnej, ale ma to właśnie taki podtekst emocjonalny bardzo mocno. No i wybieram się na ten kurs, no i jakby ja widzę, to jest fajne szkolenie, to jest fajne podejście, w ogóle nie dla mnie. Okay. Ja pamiętam, że chyba jeśli chodzi o terapię czaszkokrzyżową, to taką, że nazwijmy to prawdziwą, i nawet z efektami przyzwoitymi, chociaż teraz jak będzie moja żona oglądała, to powie, że kiedyś zrobiłem terapię szokrzową i pojechałem w ogóle do Lublina na kurs i w ogóle na gorączkę i wiesz, jakieś takie dziwne rzeczy się działy. Prawdopodobnie była trochę chora, bo coś tam rozkładało ją. Aha. Ja tam popracowałem sobie z nią, jakoś taki sesyjkę zrobiliśmy i się nałożyło wszystko. Ona jakby wini tylko mnie za to, ale myślę, że to się jakby nałożyło. Natomiast miałem też fajne efekty, ale ja nie czułem tego klimatu. No bo to faktycznie ta terapia jest specyficzna w wykonaniu. Ja myślę, że to w ogóle chyba w takiej pracy manualnej, no to efekty to jest jakby jedna rzecz, że my je jakieś tam osiągamy tą pracą, ale to trzeba też o tym pamiętać, że no ona to tobie też musi leżeć jakby, tak. No, nazwijmy to w rękach. No musi być się komfortowo super fajna i mogą być inni terapeuci, którzy mówią, no po prostu rakieta, robi super nie wiadomo jaką robotę, no ale ty nie lubisz tego stylu pracy, no to pewnie nie będzie rakieta. Nie? Tak. Więc może no tak i być. Taki miałem podejście, jakby mówię, no, to jest fajne, wielu osobom to może leżeć, i jakby nie będę nigdy negował jakby efektu terapii czaszkowo-krzyżowej. Jak mówię czaszkowo-krzyżowej, to po prostu... Za dużo szyży. Tak, czaszkowo-krzyżowej, to kraniosakralnej będę mówił. O, i będzie lekko. Okay. Kraniosakralnej. W ogóle brzmi ładniej. Tak, za angielska. Za angielska, no. To jakby nigdy nie będę negował efektów tej terapii, natomiast to trzeba poczuć ten klimat. Później stwierdziłem, że dobra, to jest fajne, ale może od innej strony. Więc byłem na praktycznie chyba wszystkich szkoleniach u Kuby Stępnika wtedy. Okazało się, że bardzo dużo jest opartych na czaszkowo-krzyżowej terapii i było to fajne. Efekty miałem nawet ciekawe, ale to dalej nie był mój styl pracy. Więc jakieś tam elementy jakby wprowadzałem, ale starałem się później tych pacjentów, wiesz, projekt, jak widziałem, że takie dużo emocji tam będzie, mówię, wie pan co, to może do innego terapeuty, tak? Okay. Tutaj. A
fajnie, bo pojawiło się na kursie PDTR troszeczkę pracy, ale tam temat emocji jest super spłycony. Bo jest tak, że może pracować z emocjami w sytuacji, kiedy są one uświadomione. Czyli jak pacjent wie. No tak. I ty wiesz. To jakby ta praca już nie jest. To już jest tak. To jest prawie zrobione, taki... nie? To jest prawie zrobione, jeszcze tylko takie, wiesz, wisienka na torcie i tutaj, no nie? Ale oni też wiedzą jakby o tych emocjach, które są teraz. Ale do końca nie wiedzą, dlaczego oni tak reagują w ten sposób, no nie? Więc niby ta terapia jest, czasami to fajnie siądzie, a czasami nie. I już trochę z tymi właśnie pacjentami pracowałem, którzy jakby wiedzieli, albo gdzieś tam się domyślaliśmy, dlaczego to mogło być, bo czasami, wiesz, jak ktoś tam patrzy na tego pacjenta świeżym okiem, to się okazują, że jesteś w stanie dużo ciekawszych, więcej rzeczy powiedzieć, niż ten pacjent wiesz. Tak, zwłaszcza, że też no, niektóre osoby, nie oszukujmy się, mocno kojarzą na przykład to, że mniej więcej w jakimś okresie zaczął się jakiś problem i zaczęły je odczuwać akurat wtedy, kiedy przeżywały bardzo duży jakiś stres, coś się mocnego w ich życiu zmieniało i czasami tego mogą nie powiedzieć, nie wiem, no powiedzmy swojemu lekarzowi czy jakiemuś, nie wiem, fizjo, który tam ich tylko ora ręką albo każe im się rolować, bo to mogą mieć takie wrażenie, no, to może zabrzmi trochę dziwnie. Ale jak już wiedzą, że tutaj lecimy z takimi różnymi rzeczami, mamy bardzo takie szerokie spojrzenie i po prostu nie boimy się o niektórych rzeczach rozmawiać, o niektóre rzeczy spytać, to oni się też bardziej otwierają na to, że czasami sami powiedzą, że tak. A czy to może być na przykład tak, że no mi się to zaczęło w momencie, kiedy tam zmieniałem pracę, był bardzo silny stres i wtedy mnie ten łokieć zaczął boleć. I wtedy jest, okej, sprawdźmy to, nie? Okej. Więc myślę, że tutaj może właśnie dlatego te elementy z tą pracą uświadomioną są łatwiejsze. Ale no właśnie, dużo pacjentów, dużo osób nie ma jakby tej świadomości, nawet, dlaczego to się wydarzyło. Myślę, że nawet zdecydowana większość. Ja też myślę, że zdecydowana większość. Że duża większość. I później po tym PDTR-ze pojawiło się nie tak dawno kinezjologia energetyczna. I mi to tak siadło po prostu, mówię, bo to jest moje narzędzie. To jest po prostu w sensie, to są takie szkolenia, że ja na nich jestem, tak patrzę, mówię, fajne, po czym się niespecjalnie tego dużo uczę, ja to umiem. Bo to po prostu mnie, wiesz, jakby takie... ciekawi mnie to i to jest tak, że ja tak zaczynam sobie wprowadzać do pracy i to mi siada. I coś okazało w ogóle, bo to jest jakby taka wiedza niespecjalnie stara u mnie, bo my się tak naprawdę zainteresowaliśmy tym od tego roku i niedawno w sumie. No to jakoś tak się zaczęło W czasach COVID-u. No, w czasach COVID-u był taki moment, że można było się zacząć uczyć fajnych rzeczy i się okazało, że my już dużo z tego wiemy, bo to oczywiście to jest dalej kinezjologia, więc dalej testy mięśniowe, dalej narządy, dalej tutaj rzeczy, punkty Bennetta, Chapmana i tak dalej. Punkty alarmowe, więc to jest jakby wiedza nowa, ale trochę inna metodyka wykonania. I to jest super, bo jakby nie trzeba było od zaraz się uczyć i się okazuje, że kurde, pięknie to siadło. No i powiem ci, jak teraz byłem taki pierwszy prawdziwy miesiąc razem w gabinecie, czerwiec, to mi się tak profil pacjenta zmienił. Niesamowicie. No ja im nie wiem, czy troszeczkę inaczej na nich patrzę. W ogóle oni z innymi rzeczami przychodzą. Okay. Bo oni przychodzą typu, nie wiem, z czym do pana przyszedłem, czuję się cała rozsypana. Po prostu wszystko się dzieje. Od czego narodnego nie wiem, po prostu jestem workiem po prostu takim. I w ogóle, w sensie, tak jakby to wszystko po prostu. No, czuję się po prostu strasznie, strasznie dojechana i byłem na terapiach, nic tutaj nie idzie. To wszystko, no nie? Jakby psute. I dużo takich osób się powtarza, mówię, to nie zdarzało się specjalnie, to był taki rarytas czasami, no nie? To bardziej ja uświadomię pacjentowi, że właśnie jest tak kiepsko, że wszystko, że nie skupiamy się na żadnej konkretnej rzeczy, bo to jest bez sensu. Wyobraziłem, że ci pacjenci się tak siedzieli na chacie i tak, kiedy Patryk się tego w końcu nauczy? Tak. Ja mówię, się zapisać. A ja mówię, że emocje, oni mówią, idealnie, zapisuj się, no nie? Fajnie, więc to mi akurat siadło. Twoja droga była dość podobna chyba, no nie? Jeśli chodzi o taką pracę emocjonalną. W sumie tak, bo zacząłem chyba od terapii czaszkowo-krzyżowej. Tam faktycznie, tylko ja się na początku uczyłem tego modelu takiego biomechanicznego, w którym terapia czaszkowo-krzyżowa jest mocno oddzielona od emocji. To jest tak, że te pierwsze dwa moduły są takie mocno strukturalne. Czaszki i tak dalej. Szwy czaszki, no, jakaś taka praca, nazwijmy to ubogo powięziowe, jakieś takie rzeczy, w sumie fajne, żebym też ich nie spłycił, ale niespecjalnie powiązane z emocjami i dopiero później wchodzi się w tą pracę z emocjami, to jest niby taki trzeci moduł, czyli już tam somato-emotional release
i tam się pojawiają faktycznie narzędzia do tego, żeby sobie tam trochę głębiej w tym pogmerać. Ale wiesz, też patrzę teraz przez pryzmat dobrych kilku lat po szkoleniu, no nie? Bo tak, tak, gdy tak. Na początku mówisz, praca biomechaniczna, super, świetnie, no czegoś trzeba zacząć, to nie? Oczywiście, nie, no. Nie, dlatego to też, żeby to nie zabrzmiało jak krytyka, bo ja jestem z tego zadowolony, bo wtedy też się bardzo, bardzo dużo nauczyłem fajnych rzeczy i do dzisiaj sporo jakby tej wiedzy mi tam w głowie zostało i się przydaje. Ale tak myślę jakby o tych początkach. Później jeszcze jedno szkolenie z Czaszkowo Krzyżowej robiliśmy też razem, też we dwóch. A to ono było też takie, nazwijmy to bardziej strukturalne. Raczej, nie? Raczej strukturalne. Tam się też tak jakby pojawiała bardziej wzmianka o emocjach. Tak, tak, tak. Ten drugi moduł był taki, że troszeczkę więcej o tym było, ale. To mocno intuicyjne, nazwijmy. No, może teraz, jakbyśmy mieli na tym szkoleniu, to byśmy z niego więcej wyciągnęli, bo jednak no, wiesz, być może jakby, tak, no. Nie? Wtedy też jak byliśmy w tym tacy świeżsi. To był jeszcze ten moment, kiedy ja tak, może już nie wiecie świadomie, ale podświadomie dalej chciałem tego pacjenta oddzielać. Mhm. Wiesz, tu jest struktura, tu są emocje, tu jest chemia, tu jest dietetyk, tu jest psychoterapeuta, tu jest terapeuta i jesteśmy, pracujemy w teamie razem, przy jednego pacjenta przyjmujemy we trzech. No w tym samym czasie. No, ale okay. Nie, niekoniecznie się tak da niestety zrobić. Raczej nie. Ja jeszcze robiłem trochę takich tematów w spale. Bioenergoterapeutycznie troszeczkę, można powiedzieć, no, nie? Nazwijmy to, tak, możemy to po prostu nazwać bioenergoterapeutycznie, bo to się nawet tak nazywa. Więc bioenergoterapię, taką bardziej do pracy ze sobą i do pracy z pacjentami. Ona jest to chyba tego, co kojarzę, to jest taka bardziej, żeby te umiejętności, które masz, troszeczkę tak jakby chyba podnieść. Tak, nie? Podnieść. Tak. Także tam nie ma chyba jakichś specjalnych jakichś super nowych, ultra, wiesz, rzeczy. Technik? Tylko, no, są. Są trochę? Są, są. No. Tylko to jakby zależy po której stronie jesteś, bo są jakby takie dwa osobne warsztaty. Jeden do pracy ze sobą, który w sumie jak sobie użyjesz trochę głowy, to przekombinujesz, jak to wykorzystać z pacjentem. No a to drugie, takie dłuższe trochę szkolenie jest stricte nakierowane na pracę taką energetyczną z pacjentami, nie? Tak, no to ja nie legły z zespołu, no to kojarzę oczywiście, wiadomo, takie medytacyjne warsztaty bardziej, których tam brałem udział do pracy ze sobą. Tak. No ale na jakby... tym też parę razy byliśmy. Tak. Parę razy nam się razem trafiło. No i z racji tego, że ja całą medycynę manualną robiłem u Radka Słodowskiego, no to tam po godzinach różne rzeczy robiliśmy, które tam klasyka, no nie wiem, tam po dwóch piłkach bardzo fajnie powtarza różne rzeczy bioenergoterapeutyczne. Nie wiem to bardzo, jakie jest podejście do naszych widzów do bioenergoterapii, bo no my ogólnie nie jesteśmy bioenergoterapeutami, to trzeba jakby tutaj powiedzieć. Natomiast jakby mniej więcej wiemy, o co chodzi. I jakby z racji tego, że w swoim życiu widzieliśmy terapeutycznym dużo różnych rzeczy, to jakby nie negujemy nic. Akceptujemy to. Akceptujemy. Po prostu nie wypowiadamy się na temat, na który w ogóle nie mamy pojęcia. I ja na przykład bym nie powiedział, że tam jest jakaś osoba, nie iść, bo on po prostu gdzieś tam. Więc jesteśmy ogólnie otwarci. No jak samo to, że się zajmujemy kinezjologią, to już powoduje, że jednak wypadają. Że już jesteśmy prawie bioenergoterapeutami, tak? Trochę tak, trochę jest, jednak jesteśmy właśnie, bo ona jest taka kompletnie niefizjoterapeutyczna. I do tego stopnia jest niefizjoterapeutyczna, że jak ja swój ukochany fanpage ostatnio zmieniłem nazwę. A już nie jestem kreatywnie o fizjoterapii, tylko kreatywnie o terapii. Zostało. Okej. Okay. Już to jest takie bezpieczniejsze słowo. Bezpieczniejsze słowo, żeby tak jakby nie chciałem, żeby ktoś mi zarzucił, że to szczególnie nie jest fizjoterapia. Inni koledzy, że ja teoretycznie jestem stricte, wiesz, jakby, że kinezjologia, fizjoterapia, że to się nie łączy, tu nie ma badań na to, więc mówię, a dobra, to jakby chciałbym być fair wobec siebie, ludzi, pacjentów, wszystkich, nie? Czyli to będzie dzisiaj odcinek, gdzie dołożymy sporą łopatę do naszego terapeutycznego grobu. Po pierwsze... Może powiedzieć, że już jesteśmy takimi altmedowcami w sumie. Tak, trochę jesteśmy, no nie? Jakby też nie ma świetnie co oszukiwać, trochę jesteśmy. Nie, no ja się nie oszukuję. Natomiast też wyszło, żeby pacjenci wiedzieli, do kogo się zapisują, no to raz, że trafiają przez fanpage, który jest o terapii i tak dalej, to ja w ogóle nie korzystam z słowa fizjoterapeuta jakby już nigdzie za bardzo. I co jeszcze ciekawego? A jeśli zapiszesz do mnie na wizytę, to masz do wyboru tylko jedna. Neurodiagnostyka i neuroterapia. No tak, uczciwie postawiona sprawa. Jest uczciwie, no nie? Postawiam sprawę uczciwie i jestem fair wobec siebie przede wszystkim, no i pacjentów. Tak. Chociaż ostatnia pacjentka właśnie wychodzi z gabinetu i mówi, to jest niewiarygodne, że się nazywacie projekt masaż, no nie? Nie, właśnie. Bo zrobiliśmy sobie tak, to nie było nawet fizjoterapia, to tam wiesz, było stricte kinezjologiczna praca, ja no widzę, nie. Ale mega zadowolona była, no nie? Ale mówi po prostu, że jest niewiarygodne. Bo to też
myślę, że cały projekt przeszedł niewiarygodną przemianę w ciągu ostatnich lat. Tak. No i to na przestrzeni nawet nie tych 7 wszystkich, tylko gdzieś tak ostatnich 3, no nie? Tak się dużo zmieniło. Chyba tak. Tak. No. Dobra, więc teraz tak. Wiecie mniej więcej troszeczkę, jak pracujemy. Jakbyście nas zapytali się, jakie szkolenie jest najlepsze do pracy z emocjami, to wam nie powiemy w ogóle tego, dlatego że to trzeba znaleźć swój styl, co oznacza, że fajnie byłoby pochodzić sobie na być może terapię do takich osób, które się tym zajmują i zobaczyć, czy ten rodzaj pracy wam się podoba. Tak, to jest w ogóle spoko. I ja tak też czasami robię, że jak coś mnie interesuje, to zamiast na początku pójść na szkolenie, to idę sobie do kogoś, kto pracuje tą metodą, chcę zobaczyć, bo to mi też od razu daje takie po prostu pojęcie, czy to będzie dla mnie, czy jestem w stanie to zaadoptować do swojej praktyki, czy nie. Tak, i to jest fajne. I właśnie nie wiem, dlaczego ludzie tego nie robią. Dlatego, niektórzy, że na robią. Ktoś, ja dostawałem takie pytania, czy na przykład, powiedzmy, że nie wiem, chcesz zrobić jakieś duże szkolenie, albo może inaczej, to chcesz jakieś zrobić drogie szkolenie. I ja dostawam pytania z racji tego, że chcąc, nie chcąc, liznąłem osteopatii i trochę pracowałem sobie PDTR-em, to dostawam pytanie, czy iść na osteopatię, czy na PDTR. Mówię, słuchaj, no kurde, pytasz się tego kolesia z internetu, gdzie mam wydać przynajmniej 25 tysięcy? No nie wiem, no idź sobie na taką terapię, tak, do kogoś. Mówi, o, w sumie, spoko. Bo nie raz do osteopaty i raz... Tak, pochodź trochę do osteopatów, wiadomo, tam wydasz sobie kilka stówek na tę terapię, ale zobaczysz, czy... Tak, do osoby na przykład, nie wiem, która będzie twoim potencjalnym na przykład nauczycielem. To już w ogóle brzmi jak tak. Więc można się zapisać i poczekać sobie kilka miesięcy, kilka tygodni, bijesz sobie na terapię i zobaczysz, czy jest spoko, czy taki model pracy ci pasuje. No tak, bo może się okazać, że wiesz, na twój problem ci pomogło. Tak. Fajne, ale myślisz, nie, no generalnie to ja się nie widzę w takiej pracy. No dokładnie, na przykład nie podoba ci się w ogóle ten styl, no nie, jakby ta delikatność, albo ta kombinację, albo się okazuje, że być może byś musiał zrezygnować ze wszystkiego, co do tej pory być może jakby robisz, bo to jest w ogóle inny rodzaj pracy. Bo na przykład zaadoptowanie kinezjologii do tak w 100% do rzeczy, które się robi, no jest trudne. To potem można iść tam powoli, wiesz. Powoli. No tak. Jak już ogarniasz, to można sobie powoli to wplatać. Natomiast dobra, wróćmy sobie do zdrowia. Nie, to woda. Woda, okej. Okay. Nie myślałem w ogóle, wiesz, nie podejrzewałem, że jesteś chory, no nie? Żeby nie, no tak się teraz trzeba wszystkim tłumaczyć, nie? Żeby się z autobusu nie wyrzucili czy coś. Jest spoko. A wiesz co, jakby pod kątem emocji, bo też fajnie jakby tak mniej więcej ludzie zrozumieli, dlaczego to jest dla nas ważne, bo to, co na przykład my sobie badamy i to, co jakby w sumie coraz więcej osób bada i to jest fajne, to my badamy sobie takie możliwości układu nerwowego. I my bardzo często jakby sprawdzamy sobie, co go najbardziej obciąża. I pacjenci czasami też coś rozumieją. Ja mi się staram bardzo dobrze to dokładnie tłumaczyć, bo na przykład nie wiem, przychodzi pacjent z bólami lędźwi i okazuje, że ma takiego dużo stresu emocjonalnego w sobie, w ogóle nie wie, co z tym zrobić i są jakieś dziwne reakcje, na którymi po prostu on jakby nie panuje specjalnie. I to właśnie ciekawe, jak się tym zajmujesz, to się ludzie otwierają i ci to mówią. A ty mniej więcej wiesz też, o co pytać, więc jakby ten temat ciągniesz, się okazuje, że dobra, wiadomo mniej więcej, o co chodzi. I to często nie jest tak, że powiedzmy jakaś emocja czy jakaś trauma, jakieś przeżycie powoduje, że ono jest ewidentnie jakby przyczyną bólu lędźwi, tylko że ono tak obciąża twój układ nerwowy, tak obniża twoje ciało. Ja zawsze mówię pacjentom, że tyle prądu gdzieś w głowie zabiera, że jakby ciało, to nie jest czas na leczenie. To nie jest czas na terapię. Nie jest w stanie skompensować jakby tego innego problemu. W ogóle możliwości regeneracyjne, często tak jak też chyba poruszałeś już ten temat w neurofikach, tak mi się wydaje, że osoby, które mają dużo stresu emocjonalnego, to mi się rany goją wolniej. Tak, 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 dokładnie. Tak. I takie rany typu uszkodzone krążek między krążek stawowy, no to czytam... Jakakolwiek struktura, nie? Gdzieś to, mamy jakieś w ogóle więcej stanów zapalnych, no to oczywiście stan zapalny jest fizjologiczny, no ale on znowu przekierowuje uwagę naszego mózgu na to, że ej, tutaj coś się dzieje, trzeba się pilnie tym zająć, tam gasić pożar, nie? Tak. Więc jak się po prostu płonie cała chata, to się nikt nie zastanawia nad tym, że tam nie działa ci noga od stołu. No, nie? Dokładnie. Więc... I wiesz, i stan zapalny też jest spoko w sytuacji, kiedy się nie utrzymuje 3 miesiące, no nie? Albo jeszcze dłużej, bo wszyscy pacjenci, którzy mają chronicznie stan zapalny cały dokładnie. Czas i biorą leki przeciwzapalne, a nie tędy droga kompletnie. Więc my często pracujemy sobie z takimi emocjami. De facto w sumie pracujemy z ciałem, albo w sumie uświadamy pacjentów w związku z jakimiś rzeczami, bo tak naprawdę często w kinezjologii energetycznej chodzi o to, żeby wyciągnąć emocje z pacjenta, z których nie zdawał sobie sprawy.
Bo to mi się bardzo podoba właśnie ten trójpodział emocji, że masz, wiesz, emocje świadome, fajnie. Mhm. To są takie, że jesteś w stanie sam sobie, terapię często zrobić, bo tam, wiesz, zaczniesz sobie to medytować, w ogóle rozkminiać, zastanawiać się, dlaczego tak reagujesz. No i się okazuje, że może to dać fajne efekty. Są emocje podświadome. To mi się też jakby to porównanie spodobało, że to są takie emocje, że ty wiesz, że one są, ale one cię nie dotyczą. I nie mogą mieć z tym problemu, ale nie ty. Wiadomo, że tak. Wiadomo, że tak by kiepskie dzieciństwo, w ogóle nie wiem, jakby słaba sytuacja finansowa, gdzieś tam mieszkaniowa, taka takie fundamentalna, może wpłynąć na gdzieś tam problemy takie somatyczne z miednicą lędźwiami. Ty zdajesz sprawę, ale nie umie. To nie. A u wszystkich innych. Tak, tak. Ale nie u ciebie, no nie? Nie. Ale są też emocje z poziomu ciała i wydaje mi się, że najwięcej osób ma to. To są takie emocje, że nie zdajesz sobie z tego sprawy nawet. Dlaczego tak? Dlaczego tak reagujesz? Dlaczego to się dzieje w twoim ciele? Mhm. Więc tak naprawdę nie jesteś w stanie, w ogóle żadna część twojego mózgu na to nie pracuje. One po prostu są. Okay. I gdzieś tam cię zżerają od środka i one nawet nie wpadną, wiesz, ten poziom podświadomości, że na poziomie podświadomości coś tam się mieli powoli, te bez twojej wiedzy. I co by się mogło zaskutkować tym, że wpadły w poziom strój nieświadomy? Tylko po prostu dojeżdżają ci od środka, ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Nie zdajesz tego sprawy, po prostu niszczejesz. I jakieś choroby się tam przy... Fajne, na przykład moje ulubione reumatoidalne na przykład. Autoimmunologia. A cała autoimmunologia. No i po prostu tak może być, że ten stres emocjonalny się zżera od środka. Co w RZS-ie jest niemalże dosłowne. Mm. Bo jest zżeranie od środka. Mm-hmm. Dzisiaj będzie tych łopat trochę, no nie? Tak sobie myślę teraz o właśnie rzeczach. Zastanawiałem ZSK, czy to nie jest usztywnianie w jakimś konkretnym celu. Znaczy... Mi się bardzo podoba to i widzę, że ludziom też. Wczoraj wrzuciłem tak na próbę taki film, żeby troszeczkę wyjść z takiego myślenia, że boli cię, masz problemy z nim, zgrzytasz zębami, to nie wiem, max problem głowy, może szyja, może coś tam. Że to trzeba wyjść szerzej, że te reakcje, które my widzimy naszego ciała, to są zawsze jakieś reakcje obronne. Ono sobie w ten sposób radzi. Czasami spokój, czasami trochę nieudolnie. Czasami jest, jakby jest. Nauczyło się tak radzić bardzo dawno temu i to, wiesz, dobrze działa, jak byłeś pięciolatkiem, ale jak masz 30, to już się może nie sprawdzi do końca. I tak sobie jakoś z tym radzimy. I trzeba się zastanowić, dlaczego. No jakby w ogóle stara się to zrozumieć. Jakby słowo dlaczego, moim zdaniem, jest kluczowe. Jakby lekarze używali słowa dlaczego, to w ogóle, wiesz, inaczej by się nam rozmawiało. Pacjenci by wychodzili, byliby zawsze szczęśliwi. Mhm. Wiesz, nie byłoby takich wiązek różnych, które padają gdzieś tam pod hasłem czasami niestety lekarze. No bo w sumie u nas tak jest, no nie, że masz jakieś problemy z poziomu ciała, no to idziesz do lekarza, tak? Często jest tak, że to jest, no pomoc jest średnia. Można się nie oszukiwać, jak ktoś ma problemy natury przewlekłej albo niespecyficznej, czyli po prostu boli was od zawsze i nie wiecie dlaczego, to jakby pójście do lekarza jest super kiepskim pomysłem, moim zdaniem. Ewentualnie w sytuacji wykluczenia poważnych rzeczy, no to nawet byłoby okej. Może inaczej, bo ja myślę, że tutaj to znowu może dziwnie zabrzmieć, ale jak pójdziemy na taką wizytę w ramach NFZ, to może faktycznie to nie do końca będzie to, czego szukamy. Dlatego i tutaj absolutnie też nie... To nie o to chodzi, że ktoś nas może inaczej przyjmować na NFZ, a inaczej prywatnie, tylko... No jak pracujesz w przychodni, no to masz pewnego rodzaju takie schematy postępowania, nie? Czyli kogoś boli to i to, no to powinieneś zlecić takie i takie badania i dać takie i takie leki. I nawet jakbyś sobie wpadł na pomysł, że kurde, ta przyczyna jest zupełnie gdzie indziej, to nie bardzo możesz tak tam manewrować, żeby zrobić to inaczej, nie? Tak, i też wiesz, jakby ja się trochę też, znaczy ja się też nie dziwię lekarzom. Nie powiedziałem, że to jest kiepski pomysł, bo lekarze są beznadziejni. Oczywiście. Ale po prostu procedury są, jakie są. I ja się też nie dziwię, bo czasami pacjenci tego, nie wiem, czy świadomie, czy poświadomie, jakby wymagają, tak? Że on idzie tak i Grażyna dostała to, więc on też powinien dostać to i Grażyna była zadowolona, więc ja też będę. Więc, Tak. To tak się wydaje, że to jest proste. Że w sumie... No, ludzie tak uważają, że się na tym super dobrze znają, na medycynie, mimo że wcale nie. W ogóle nie, moim zdaniem, no nie, jakby nie w ten, w ogóle kompletnie nie. No w ogóle. Ale wiesz co, jakby to się też jakby nie ma co specjalnie dziwić, bo załóżmy sobie, wiesz, jak jest taka sytuacja, na przykład jakbyś był pacjentem w Anglii, to myślisz, że medycyna jest prosta.
Paracetamol na wszystko. Dokładnie, to jak to nie mówię, że to nie może być skomplikowane, nie? No tak. To wypełniasz jakby kodę i wiesz, to nie dziwisz się, no nie? Na przykład jak przychodzą pacjenci do mnie, to oni nawet za bardzo pytań nie zadają. W sensie, ja im tłumaczę, bardzo lubię tłumaczyć pacjentom dlaczego, co i jak uważam, jak pacjent jest wyedukowany, to super. Rzadko mi się zdarza pacjent, który nie chce słuchać, no bo jednak oni trochę czekali, trochę płacą i w ogóle chcieliby, no nie, wiedzieć jak najwięcej. Więc ja im mówię jak najwięcej i tam nie ma wiesz, żadnych roszczeń, jakichś głupich pytań i tak dalej. I oni nie wiedzą co pytać, bo to się okazuje, że to nie jest proste. Bo tego jest po prostu tak dużo, że mówię, Boże, tutaj przyszedłem z kolanu, koleś mnie sprawdza to, tutaj zadaniowość, tutaj pracę w ogóle, badanie całego ciała i tak dalej, wiesz, odruchy i mówię, ład, w ogóle co się dzieje, no nie, o co mam go zapytać, tego jest za dużo, no nie? Tak. Więc czasami gdzieś tam stwierdzę, ale dobra, tak ostatnio miałem pacjentkę, zrobiliśmy terapię, bo przyszedł z kolanami, w ogóle robiliśmy w ogóle inne rzeczy, ale docelowo jakby pomimo tego, że robiliśmy korekty emocjonalne i tak dalej, no to one były nakierowane trochę na te kolana. Mm-hmm. I on prosił, żeby sobie tam klęknęła, bo wcześniej nie mogła, a po terapii klęknęła i mówi, ej, jest nieźle. I tak siedzi i mówi, dobra, panie Patryku, podsumujmy, co tu się w ogóle działo. Dlaczego, co ja mam w ogóle powiedzieć? Jakby nie musiała powiedzieć mężowi, znajomej, to co to się wydarzyło? Tak? No? Co to się wydarzyło? Jak on pracował? W ogóle jest super. Mega mi się to podobało. Kiedyś możemy zobaczyć tam na wizytę, ale chociaż powiem pan ze cztery zdania, tak? Co ja mam powiedzieć ludziom, no nie? No więc to było fajne. A jak wiesz, jakby to się powtarza cały czas. Dałem przykład angielskiego pacjenta, bo niestety jakby nie byłem w Anglii pod kątem u lekarza nigdy, więc nie wiem. No na szczęście ale... nie, ale mam paru znajomych, którzy tak. mieszkają ja mówię, tak. albo mieszkali i wiesz, jest trzy mnie poziom, to się okazuje, że to działa tak że samo. Akurat paracetamol byłby okej. Okay. No. Jak tam idziesz... Myślę, że to jest taka checklista, tak? Czy pacjent ma wszystkie części ciała? Czy ten stan części ciała zmienił się w ciągu ostatnich godzin albo tam dni, nie? No i jeśli no, tam części ciała się nie zgadzają, bo na przykład urwało ci nogę, no to wtedy paracetamol raczej nie. Okej, okay. Ale jak masz już ten? Tak, ja teraz zmyślam, ale pewnie mogłoby tak być, nie? Tak. Jest tam, czy pacjent akurat teraz wymiotuje albo coś? No, to raczej nie ma takiego bardzo ostrego stanu. Czyli paracetamol. Powinien tak klik. W ogóle okay. Ja to się tak zastanawiam, że nie mówię w ogóle o lekarzach, tak, ale po prostu o różnych zawodach. Że wiesz, uczysz się. To wszystko jest, no nie? Jakby to jest, genialna nauka, to w ogóle cała medycyna. Masz tam tak naprawdę większość specjalizacji na początku. Uczysz się tego wszystkiego, jest tego bardzo dużo. Masz nieprzespane noce, no. Niewiarygodne wiedzy do przyswojenia. Staże w różnych miejscach, tak? I robisz tak, wiesz, jakby potem się wszystko spłyca do dawania recept. Myślę, że to jest właśnie dla takiego lekarza strasznie smutne, no. Nie? Bo tak po prostu kończysz studia, myślisz tak, o, to wyjdzie ludzi, będę ich uzdrawiał. I później siadasz przy komputerze, bo dali ci ten komputer i mówią, że masz po prostu objawy wklepywać, wciskać enter i to, co wyjdzie na końcu, to dać komuś na kartce, nie? Mhm. To ja bym się poczuł oszukany po takich studiach. Trochę tak jest. Znaczy, ja tak już w ogóle podświadomie, bo mnie się kiedyś rodzice pytali, czy ja nie chciałbym być lekarzem. Ale nie to, żeby oni mnie tam pchali w tym kierunku, tylko po prostu ja tak nie bardzo wiedziałem, co chciałbym też w życiu robić, ale bardzo lubiłem biologię. I tam w ogóle już wcześniej tam jakieś rzeczy związane z mózgiem, to lubiłem, nie? Jeszcze tak, nie wiem, podstawówka, gimnazjum, później jeszcze. No i tak, a może ten, medycyna. A ja wtedy miałem o medycynie takie pojęcie, że to jest ten gość, że po prostu jak jestem chory, to ja tam idę, kaszlę na niego, on siedzi w fartuchu i wypisuje papiery, nie? No. Nie myślę, o Boże, że to w ogóle nudne na maksa jest. Tak, ale jakbyś obejrzał przed doktora House'a wcześniej albo. Nie oglądałem doktora House'a, no bo to. To wtedy może byś się skusił, no nie, bo to wygląda jak. Wtedy coś... pewnie tak. Ale dzięki temu uniknąłem rozczarowania. Wygląda coś przekozackiego, on wskazuje, że wiesz, że życie niestety nie wygląda tak fajnie jak doktor House. No ale nie wiadomo, no może by mi się też jakoś fajnie ułożyło został doktorem House'em. Super endokrynologiem. To brzmi albo neurochirurgiem. Neurochirurgiem, to brzmi jak fajne specjalizacje. Dobra, ale my nie jesteśmy tutaj jakby, żeby mówić o... Nie, jakby... przed chwilą o altmedzie rozmawialiśmy. Tak, no jakby wiadomo, że neurofilki się charakteryzuje tym, że jakby nie oglądasz o czymś, a może to odpłynąć w ogóle w innym kierunku i tu się nikt nie powinien tak dziwić. Ten podcast między innymi jest po to, żeby posłuchać, jak to jest tak ze znajomymi. Wiesz, idziesz, masz rozmawiać tutaj, że tam, nie wiem, kupujesz nową działkę. Czy jakbyś albo działkę. Siedział z nami przy stole, ale nie bierzesz udziału w rozmowie. Tak, to właśnie tak są podcasty. Był taki mem ostatnio, tak? Gdzieś to Krzyk właśnie pokazywał, że siedzi jeden koleś, rozmawia,
a to w ogóle siedzisz, tylko takie twoje nogi tam były, no nie? Ja nie gadają, a po prostu ciebie nie ma, no nie? Ale jakbyś siedział obok. To mi tego nie pokazał. Nie pokazał tego, bo to było na kursie MTG na pierwszych trzech dniach widocznie. A później okay. Się pośmiałem, i on widocznie stwierdził, że wszyscy już to widzieli. To było zabawne. A natomiast jesteśmy w kategoriach emocji. W której emocji? Pewnie ludzie zastanawiają się, co my możemy zrobić, no nie? A natomiast myślę, że fajnym, bo to, że emocje mają wpływ na nasze ciało, to większość osób sobie zdaje sprawę. I to pacjenci na przykład przychodzą i oni bardzo jeszcze nie znają twojego podejścia i czasami tak, wiesz, mówią coś, no nie? Ale zobaczmy, co takie są takie sytuacje, wiecie, prozaiczne czynności dnia codziennego, nie wiem, jakiś egzamin, zaliczenie. To jak wiesz, nikogo nie dziwi, no nie? Że wtedy po prostu tam jelitami jeżdżą, w ogóle sztywna miednica. Tak, nie? Jest coś takiego, no nie? Albo nie wiem, ktoś mi powiedział jakąś złą wiadomość, idę do mojej pracy, którą nienawidzę, kark sztywny, głowa boli, wszystko, wiesz, jakby... Herc klekoty. I to jakby nie dziwi, no nie? Natomiast jakby w kontekście jakby różnych dolegliwości bólowych, to może to nawet ludzi nie dziwi, ale jakoś tak jako społeczeństwo trochę wyparliśmy to. Że nie, emocje, co to w ogóle jest, czy one istnieją. Musimy być twardzi tak. Po tych wszystkich rozbiorach Polski. Ojej, kurde, wiesz co, ostatnio, no ten temat emocji jest super ważny. Ostatnio widziałem grafikę, potem sobie wczytałem się, potem pogrzebałem sobie w różnych miejscach, a tam była taka, grafika w ogóle była taka, że każdego dnia w Polsce 15 osób popełnia samobójstwo. Ogólnie sporo, moim zdaniem. Dużo. Polska też nie jest taka wielka. 12 mężczyzn. No nie mówię, okej, okay. Tak jest, no nie? Jakby, co ciekawe, większość na Śląsku. Ale to daje do myślenia trochę, no nie? Jakby na Śląsku rzeczywiście sporo osób popełnia samobójstwo. Więcej w Warszawie, no nie? W ogóle w Katowicach więcej niż w Warszawie, a Warszawa jest dużo większa niż Katowice. Łódź też jest tak trochę ten wyżej była, z tego co kojarzę. A może to zgierz? Może to zgierz. Ale ludzie mogą nie wiedzieć, o co chodzi, bo my mamy się trochę śmiejemy. Może byli kiedyś w Zgierzu. Maciek śmieje się z Zgierza, bo Zgierz jest smutny trochę. Są takie miasta, że są takie, że przejeżdżasz i taki pesymizm tam jest. I od razu na Spotify wstukujesz sobie playlistę smutne piosenki. Tak, na przykład dla mnie Bytom jest smutny. Na przykład przejeżdżam przez Bytom i okej, jest kilka miejsc Bytomu, które są fajne. W sensie tam ten rynek centrum to wyglądało nieźle. Na Kręglach byliśmy na Burgerze. Ta okolica była fajna nawet. Mimo, że była zima, to wyglądało to dobrze. Mhm. Ale jak tam się wiesz, gdzieś tam wjechaliśmy na salę szkoleniową i te stare kamienice, i te smutni ludzie, i takich... powiedzmy tacy zaniedbani trochę, no nie? W sensie, że nie chcę powiedzieć, że biedni, no niekoniecznie, tylko tacy, że nie chce im się, no nie? Że tak założę taki worek na ziemniaki i idę na zakupy. Tak. Więc to taki klimat, no nie? Bo czasami wiesz, jesteś w miejscu, gdzie na przykład jest to biedna miejscowość. Ale z jakiegoś powodu mówisz, kurde, tu są tacy ludzie szczęśliwi, no nie? No jest ta moc. Tak. Jest ta moc, a jednocześnie nikomu się nie przelewa specjalnie. Ale jednak wiesz, widzisz, no nie wiem, może to, że to są takie, wiesz, jakby te budynki stare, stare fabryki, dużo szarych kolorów. Kiedyś to podejrzewam, że jakby, wiesz, było tam dużo dymu i tak dalej, kilka kopalni. Teraz trochę tych perspektyw za bardzo nie ma, nie wiadomo co zrobić, nie ma specjalnie jakby pracy w okolicy i tak dalej. Więc może Katowice dlatego. I kurde, znaczy jaki problem emocji. No to wiadomo, że jakby samobójstwo to już taki hardcore. To już jest taki, wiesz, już się szklanka przelała, no, możliwości kompensacyjne, ściana. No jakby nie dał się nic zrobić. Znaczy według tej osoby. Tak. Bo może też szuka pomocy. Myślę, że większość osób, które pamiętają samobójstwa, nie wchodziło do psychoterapeutów. Pewnie nie. Raczej nie. Nie wiem. Ja bym sobie nie dał obciąć ręki, ale nie wiem. No, znaczy wiesz co, bo też jakby... Jakby ktoś miał statystyki, to wiecie, gdzie mnie szukać. Czy oni chodzą sobie też poszukał. Nie? Tak, ale to jest takie niespecjalnie fajne. Na przykład ja widzę czasami gdzieś tam swoich znajomych. Ale faktycznie, bo może tak być, bo na przykład też zaskakująco dużo nastolatków popełnia samobójstwa, tak. Albo w ogóle dzieci. No. To coraz więcej. Czyli ja bym się tutaj pokusił o stwierdzenie, że pewnie nie chodzą, albo nie chodzą. No pewnie tak. Nie mają żadnych umiejętności pracy z emocjami. I po prostu tego się tak dużo nagromadziło, że po prostu ich ciało w ogóle już jakby, wiesz, jakby te możliwości jakby według nich skończyły się całkowicie. Prąd, wszystko to zabrało, cały prąd i koniec. No nie radzę sobie z tym i muszę jakoś tam, wiesz, jakby radykalną decyzję podjąć, więc temat jest super trudny, ale jednak wcześniej jest dużo i niestety o tym się mówi więcej, ale dalej mało. I
fajnie jakby teoretycznie, oprócz tego, że ludzie dowiedzą się, że z takim czymś można iść do różnych terapeutów, w tym takich jak my, ale też fajnie i to nie jest obciach pójść do psychoterapeuty, bo te emocje się nas kumulują i jakoś ujście fajnie byśmy znaleźli, no nie? Dla tych. Niektórzy sobie radzą w ten sposób, że co nie jest specjalnie, to nie jest leczenie też, umówmy się, że jakoś zagłuszą to pod kątem jakby jakichś aktywności konkretnych. No dokładnie, tak. Bo nawet jakoś w miarę niedawno była jakaś taka obciachowa akcja, jakaś gazeta to opisała, że jak masz depresję, to jest w ogóle easy, to idź se pobiegaj, uśmiechaj się, jedz sałatki, w ogóle wiesz. Tak, oni przeprosili. Oczywiście było takie sprostowanie, nawet sprostowanie czytałem tej gazety, wiadomo, wiesz, robisz taki depresja, spoko, pobiegaj, 4 strony, sprostowanie z tyłu gdzieś tam, wiesz, tutaj, aha, że przepraszamy jednak, to jeden z poważniejszy temat trochę, no nie? Dokładnie. Tak. Ja też nie chciałem za bardzo mówić w kontekście depresji, no nie, bo depresja już jest takim klinicznym zagadnieniem. Nie, bo to już jest jakby, to mówimy w że to jest konkretnie choroba. Tak. Choroba, tak. Bo my teraz często tutaj, o właśnie, żeby też nam ktoś tego nie zarzucił, my jakby też się nie podejmujemy stricte leczenia chorób psychicznych. Nie, w ogóle. W ogóle nawet nie. Depresji, no nie? W ogóle nie. Możemy pomagać troszeczkę. Tak, więc my możemy komuś pomóc trochę odciążyć ten układ nerwowy, dać mu jakieś takie fajne zalecenia, ale to jakby stricte nie jest leczenie tego problemu, ewentualnie jakieś jego wspomaganie leczenia, ale takie osoby powinny się zgłosić do specjalisty, nie? Tak, ale jak masz problemy emocjonalne, to nie znaczy, że już masz depresję, no nie? Nie, w ogóle. I wiesz co też, co jest ciekawe, jak osoby mają właśnie tych problemów emocjonalnych troszeczkę gdzieś tam w ciele i w głowie skumulowanych, to czasami może jesteście takimi osobami. To fajnie byłoby o tym powiedzieć, że nasze ciało w wielu sytuacjach chce to jakoś wyrzucić z siebie. Było w ogóle metoda TRE, jest ciekawa. Jakby to też jest pewnego rodzaju leczenie, może nie nazwam tego leczenia, ale wspomaganiem, bardzo fajnym, która polega na tym, że my aktywujemy różne części ciała przez to, żeby wprowadzić ciało w pewną wibrację, przez to, żeby ciało miało możliwość wyrzucenia tych napięć emocjonalnych z siebie. I jak w ogóle tego twórca doszedł, to jest dość ciekawe. Jakbym źle powiedział, to musimy sprostować, bo to taka ta historia, bo ty też kojarzysz, ja to, nie? Ja w ogóle słyszałem na żywo, bo ja byłem u tej twórcy na warsztacie. Dobra, powiedz ty. Dawno temu. No, kurde. Za 5 lat temu, 6 lat temu, może z 6 lat temu, nie? Bo też był ten gabinet na tym. Tak, my jeszcze nawet nie pracowaliśmy chyba jeszcze razem. To było z 6 lat temu, no. No to tak, to dawno faktycznie, a ten czas leci. On to zauważył w momencie, kiedy pracował, już teraz też nie pamiętam w jakim kraju, ale w każdym razie tam to była taka strefa objęta działaniami wojennymi. I co bardzo często, tam chyba z tego co mówił codziennie, kilka razy dziennie były naloty bombowe. No i w związku z tym ci wszyscy ludzie starali się mniej więcej jakoś tak żyć normalnie. No ale co chwilę jakiś tam nalot, no to wszyscy do schronu, no i on też, jako że tam był udzielał pomocy takiej psychologicznej tym ludziom, no to z nimi do tego schronu też tam schodził, zresztą no też dbając o swoje życie, no i zauważył taką ciekawą rzecz, że to byli też jednocześnie później jego pacjenci, że dzieci, no to wiadomo, huk, nagła jakaś sytuacja czy coś, no to dzieci w płacz. Młode takie osoby, kobiety też od razu dostawały takich drgawek, no to aż to się tak mówi, nie? Że ktoś drży o swoje życie, więc my jakby takie obserwacje to mamy, nie? No i mówi, że jedynie faceci, no i część kobiet oczywiście, starali się jakby zachować tą taką powagę, nie wpadać w to drżenie i jakby tak wszystko w sobie kumulować. I on zauważył, że to te osoby później miały największe problemy. I on po prostu jakby sobie skorelował to, że jeśli my wpadamy w takie drżenia, to od razu z siebie to wyrzucamy, a jeśli jakby nie dajemy tym emocjom, temu ładunkowi takiemu się z nas jakby wydostać od razu, no to gdzieś tam nam się w ciele zapisuje. I on to później sobie też tam badał na przykład na zwierzakach, że one robią bardzo podobnie po jakiejś takiej sytuacji zagrożenia, że też się muszą wytrzęść i prawdopodobnie dzięki temu nie pozostaje im taka trauma. No więc on później tam nad PTSD dużo pracował i jakby przez tą metodę, którą z tym trzęsieniem się tam rozpracował, no to właśnie tym osobom to bardzo mocno
pomagało. Także dosyć ciekawa rzecz taka do nawet pracy samodzielnej. Aczkolwiek tam raczej się sugeruje, żeby te pierwsze sesje to zrobić w towarzystwie osoby, która dokładnie wie, o co chodzi, nie? Tak, znaczy nawet niekoniecznie, bo to jest trudne technicznie, bo to nie jest trudne technicznie, nie, ale... Nie, nie, nie. Tylko, że mogą się pojawić takie bardzo gwałtowne reakcje emocjonalne i jeśli to się robi zupełnie samemu albo w towarzystwie kogoś, kto tak nie bardzo kuma, to myślę, że mogłoby nie być zawsze dobre. Tak, i też dużo stresu, bo ktoś może być, dlaczego moje ciało tak reaguje, ja tak nie chcę i tak dalej, bo może jak jesteście osobami, które mają tych napięć emocjonalnych dużo, to zauważyliście taki sposób, gdzie w różnych sytuacjach troszeczkę odcinamy ten jakby pracę świadomego kolorowego, bo coś tam wypiliśmy, coś tam, wiesz, zmęczyliśmy się bardzo mocno i nie mamy tej kontroli takiej, że jesteśmy w stanie się zacisnąć i zahamować to i się okazuje, że nasze ciało reaguje nie do końca po naszej myśli. I się jakieś trzęsiawki zaczynają, i jakieś po prostu gdzieś tam mimowolne pląsy i tak dalej. I oczywiście jak my mamy tą jakby pełną kontrolę nad układem nerwowym, no to stop, nie mogę, nie wypada, jestem mężczyzną, to w ogóle jest popa. I często stresujemy się, dlaczego tak jest, no nie, czy coś jest ze mną nie tak i tak dalej, a to jest normalna reakcja układu nerwowego, żeby naszego ciała, tak naprawdę nawet nie układu nerwowego, naszego ciała, żeby po prostu wyrzucić, tak jak mówię, to napięcie, no nie. I się okazuje, że właśnie często gdzieś tam na masaży ktoś jest bardzo rozluźniony, wyczulowany, prawie takiej granicy, już prawie śpi, ale jeszcze nie i zaczyna się, no nie, gdzieś tam, co oczywiście jest jakby normalną reakcją fizjologiczną i to jest ok. Natomiast stres może pojawić wtedy, kiedy zdarzyło nam się to pierwszy raz, albo zdarzyło nam się to już kiedyś, ale byliśmy wtedy sami i wtedy to było ok, a teraz w ogóle jesteśmy u kogoś, co pomyśli ktoś zaraz, a jeszcze będzie jakiś terapeuta, masażysta, który jakby widzi takie rzeczy pierwszy raz, to w ogóle to tylko może spotęgować stres, więc dlatego podejrzewam, że zaleca się właśnie sesję z kimś, żeby wiesz, tą osobę uspokoić, że spoko, dokładnie. Tak, oddycha, bo taka osoba dokładnie wie, czego może się spodziewać i nawet jakby samo zapewnienie tego swojego podopiecznego czy pacjenta, że to jest normalna część procesu, to nie jest nic dziwnego, nie zwariowałeś, nie? Tak. I to już jest bardzo spoko. Tak, bo też ludzie, no jakby właśnie nie wiadomo dlaczego, ale te problemy, nazwijmy to emocje, to się często mówi potocznie problemy z głową, to są jakieś, jak myślane jako coś złego, no nie? Jak powiesz, że ej, masz problem z kręgosłupem, idź do terapeuty, spoko. Ej, trochę się przytyło, no nie masz zdjęcia, idź do dietyka. No okej, okay, dobra, no mogę iść, no nie? Ej, mam problem z głową, idę do psychoterapeuty. Pogrzało cię. O co ci chodzi, no nie? No, powiedz mi to wprost. I tak dalej, więc to ludzie jakoś tak dziwnie jeszcze to... Ja nawet tak mówię znajomym swoim, których uważam często, wiesz, za kumatosoby, światłe i tak dalej. Mówisz co? No tutaj ewidentnie jakby ze stresem, który masz, no to psychoterapeuta, tak? Ewentualnie mogę polecić kogoś, kto to troszeczkę z ciała jakby tutaj wyciągnie, bo na przykład ja z znajomymi nie bardzo chcę pracować w ten sposób, bo no wiesz, o co chodzi, tak? No wiadomo, nie? Jakieś niefajne sytuacje się pojawią, tak, zaraz zaczniemy rozmawiać o jego ojcu i tak dalej, więc może być dziwnie. Jasne. No, dokładnie. I oni mówią, nie, przestań, nie. Jakby, to nie, 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 ja emocje, patrz, jestem świetnie z tym radzę, nie? Już sobie sam zrobiłem autoterapię. Ja sobie wszystko wytłumaczyłem. Jest luz. To dalej, co oczywiście jest często nieprawdą. Nie. W ogóle nie. No jakby to jest takie odcięcie się od problemu, tak jak wcześniej powiedziałeś, ten, wiesz, zagrzebanie tego pod dywan i spoko. Po co to rozgrzebywać? Po co? W ogóle tak. Bo już, ja już się powiedziałem, po co to rozgrzebywać? Tak? Tak jest. A to niestety nie. To nie jest rozgrzebane. To jest jakby schowane pod mój świadomy dywan. Ale dalej śmierdzi. Emocjo, jedź, zniszcz mi ciało. Ale żebym nie wiedział. Tak. Więc to jest trochę problem. Więc nie ma co tutaj się stresować. Niestety one, te emocje różne. Bo to może być nadmiar dobrych. No, nie wiem, czy emocje mogą być dobre, złe, no nie? Może takich pozytywnych, co nam się pozytywnie kojarzą. Tak. Ich może być nadmiar, może być szkodliwy. Oczywiście te, co nam się kojarzą źle, typu gniew, one też są potrzebne. No oczywiście, że tak. Trzeba się na coś zdenerwować. Tak, to jest słuszny gniew, nie? Tak, dokładnie, nie, więc ktoś nas może rozgniewać, no nie? Nawet jak jesteśmy tutaj, wiesz, jakby alfą, omegą i źródłem spokoju bijącym, no to coś nas może wyprowadzić z równowagi nieraz, więc można sobie tam tego oby go nie było za dużo, tego gniewu, bo to się może źle skończyć. Natomiast... Tak, teraz mi się skojarzyło, długo było takie zdjęcie po necie krążące takiego tybetańskiego mnicha. Ogolony na zero w tych pomarańczowych szatach i przechodzi przez przejście dla pieszych.
tam widać, że chyba tir, czy jakaś ciężarówka tak wjechała trochę na pas i on po prostu im faka pokazuje temu, nie? I dużo osób tym było zbulwersowane. Jak to? Tybetański mnich taki opanowany, tyle medytuje i nagle taki wzbudziło w nim coś takiego i aż komuś, wiesz, pokazał środkowy palec, nie? A myślę, no zachował się jak człowiek, nie? No tak. To po prostu to, że medytujesz 8 godzin dziennie, to nie sprawia, że jesteś amebą. Tak, no. I że teraz ktoś po prostu cię rozjedzie, to spokojnie, mam nadzieję, że cię nie uraziłem. Nie. No ale tak jest, że jakby ten XXI wiek jest takim wiekiem trochę przetwarzania emocji, przetwarzania wszystko przez rozum. Mhm. Wiesz, jak trzeba to wszystko przepuścić i jakby puszczanie się. Skalkulować. O właśnie, widzisz, jakby życie pod kątem emocji jest złe. Ale już zakupy pod kątem emocji są spokojne. No, dokładnie tak. Więc jakby powinien zachować się, wiesz, spokój i tak dalej, nie reagować na bodźce zewnętrzne, nic nie sprawdzić z równowagi, ale jak wpadnie nowa torebka Prady, ja muszę kupić ją. Po prostu bo tak, tego, tak potrzebuje wewnętrznie. Wszelakie kalkulacje pokazują, że to nie Excel ma sensu. Pokazuje, to jest zły pomysł, no nie? Tak, więc tutaj jakoś tak na rozdrożu jesteśmy i jak w sytuacji, kiedy te emocje nam jakby załatwiają jakąś sprawę i dzięki nim możemy się poczuć lepiej, no jest okej, ale już jak wiesz, jakby troszeczkę okazuje się, że jest ich za dużo i nas jakby troszeczkę od środka niszczą, to jest złe. To nie może tak być. Więc niewygodna prawda. Tak, tak to wygląda. Słuchajcie, jakby podsumowując sobie cały ten tutaj naszą rozmowę, nie stresujcie się, takie rzeczy są. Zakładam, że dużo osób zainteresuje się i będzie pytać, gdzie kursy, co zrobić i tak dalej, bo jednak klasyczek. No ja się w sumie bardzo się cieszę, bo to jest coś, czego nam brakuje w podejściu terapeutycznym. W ogóle ja chciałem powiedzieć, że w Polsce, w ogóle na świecie. Tak, zdecydowanie. Brakuje tego. Zdecydowanie. A jakby nie mówić, na przykład taka praca, którą my się zajmujemy, to ja już widzę, że moja praca będzie wyglądała w ten sposób, że będą przychodzili ludzie z różnymi problemami, i my będziemy taką osobą często odsyłającą, że wie pan co, tutaj to dietetyk, no nie? Bo my możemy popracować, ale to jakby, to i tak trzeba zrobić to z porządek z pana flaczkami, z chemią, z żywieniem. Cały czas coś, co drażni tak. I odnawia tą sytuację. Albo tutaj, no to fajnie, popracujmy sobie troszeczkę z tego stresem emocjonalnym, ale jednak psychoterapeuta będzie fajnym pomysłem. A tutaj to wie pan co, jakby fajnie pan poszedł do lekarza, potrzebujemy więcej badań. I myślę, że to może tak wyglądać, ale tutaj jest pan idealny pacjent dla mnie, więc zróbmy sobie. Jakby coś tam nie szło, to gdzieś tam wtedy wiesz, jakby dalej sobie kombinujesz, więc myślę, że dużo osób jest taką pracą zainteresowanych, więc pewnie będziecie pisać, ale wtedy wam powiemy, że sorry, ale nie ma jednej słusznej drogi, musisz zobaczyć różne rzeczy, więc pada tutaj terapia czaszkowo-krzyżowa, pad Kuba Stępnik, padła kinezjologia energetyczna, padła kinezjologia stosowana, pad PDTR. Bioenergoterapia padła, więc można coś dla siebie wybrać z tego wszystkiego. Aha. Oczywiście padła psychoterapia. Może ktoś pójdzie na psychoterapię. Czemu nie? 4,5-letnie studia plus 1000 godzin psychoterapii własnej. To brzmi jak dobry plan na życie. Plus jest jeszcze fajna podyplomówka roczna, na którą ja już po prostu się wybieram któryś rok dalej. Na SWPS-ie. No. Psychosomatyka i somatopsychologia. Mega brzmi dobrze. I ona jest też dla fizjo. Tak. Tak. To mnie jeszcze jest petarda. Tak, tutaj jeśli chodzi o tak, i to są takie metody pracy, które są nakierowane właśnie na pomoc innym ludziom. Natomiast to chyba widzieliśmy sobie o tym, że można pracować samodzielnie. Był temat o medytacji, to jest bardzo fajna metoda wspomagająca gdzieś tam. Zarządzanie emocjami. Dokładnie. Był oddechu, to jest znowu coś bardzo fajnego, więc możecie do tych odcinków wrócić. A dzisiaj padło tutaj tekst dotyczący czyli Trauma Release Exercise. Można sobie zerknąć, o co chodzi i to jest bardzo fajny też model wspomagania pracy z emocjami i jakby wyrzucenie ich z siebie troszeczkę, bo pamiętajcie o tym, że gdzieś tam ćwiczenie tego pod kątem uprawiania sztuk walki, zabiegiwania się na śmierć to niespecjalnie dobry pomysł, żeby gdzieś tam swoje emocje stłumić. I co jeszcze fajnego tutaj padło pod kątem samodzielnej pracy z emocjami? Pójść do terapeuty. To jest najlepsza opcja. Ja was mogę chętnie przygarnąć, ja wam wtedy powiem, czy psychoterapeuta jest wam potrzebny, czy może się okazuje, że może nie, bo te emocje są ważne, ale jest uraz na przykład jakiś ważniejszy. Zależy od fazy stresu. Zależy od fazy stresu, w którym jesteście. Ostatnio mam osobę, wiesz, to w trzecim, to jest trochę takie niepokojące się robi. Wysoko postawiona poprzeczka. No i jak mam pacjentów, którzy wczoraj była chyba jedna taka osoba, przyszła i ona nie była w ogóle na hipertonii. Nie była w fazie ostrej, albo w fazie ostrej z jednego poziomu? Kurde.
Luz. Bajka. Ale się będzie pani leczyć pięknie tutaj na terapii. I mówię, ja wróżę tutaj nam świetlana przyszłość, no nie, jakby w tej terapii, więc raczej się dużo nie będziemy widzieć. A większość osób jest takich, wiesz, dojechanych na maksa. Wiem, o co chodzi. No, wiem o to, o co chodzi. Dobra. To było tyle. Pewnie dorzuciliśmy sobie dzisiaj troszeczkę łopat, ale ostatnio było za miło. To w ogóle takie, było takie łechtanie wszystkich po brudce, że jest w ogóle fajnie, że się dobrze odżywiamy, że jest w ogóle super. Wcale nie jest. Wcale nie jest super, bo jednak tych osób z problemami emocjonalnymi jest dużo. Coś z tym trzeba zrobić. Ja bym chciał, że po prostu ja odpalam sobie neta za 10 lat i tam jest, że w Polsce dziennie nikt nie popełnia samobójstwa. Powiedzmy, dobra, raz na tydzień. Jedna. Przez przypadek. Samobójstwo. Chciał? Rozmyślił się? Poślizgnął się później? Wpadł do wody. Tak, no, że niby poszedł z popełnić samobójstwo, ale mu się jednak odwidział. O, przesłuchał neurofreakiem, przeszło. O, to dobre, tego to było. Wam życzymy, no. O, chętnie było. Słuchajcie, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach i troszeczkę zróbcie porządek swoimi emocjami. Trzymajcie się, hej. Ciao.